Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich studiach. Jak się na nie dostałam, co studiowałam, co skończyłam, co sądzę, czy studia, które ja skończyłam, są łatwe, czy też trudne. Jedna z widzek zaproponowała mi ten temat i wydał mi się on na tyle ciekawy i przydatny Wam na przyszłość, dlatego też nagrywam dzisiaj ten film. To może zacznę od samego początku. Jeszcze będąc w trzeciej klasie liceum, zdecydowałam, że chcę studiować prawo. Interesowałam się więc, jakie przedmioty muszę zdawać na maturze oraz to, gdzie znajduje się wydział. Jeszcze właśnie będąc w trzeciej klasie, pojechałam do Gdańska, na Uniwersytet Gdański i obbadałam wszystko to, co związane ze studiami. To znaczy, poszłam na wydział, zobaczyłam, że jest on dostosowany. Dowiedziałam się, jakie przysługują mi dodatkowe usprawnienia jako osoby niepełnosprawnej, jak wygląda proces rekrutacji, ile muszę mieć punktów. Wiecie, wszystko to, co jest potrzebne przyszłym studentom. Dostałam wiele reklamówek i ogólnie powiem Wam szczerze, że po tej wizycie już byłam bardzo nakręcona. A jaki kierunek wybrałam? Wybrałam prawo. Maturę udało mi się zdać, jak dla mnie, bardzo dobrze. Może dla większości ludzi jest to wynik przeciętny, ale ja byłam z siebie zadowolona. W końcu przyszedł czas rekrutacji. Niestety nie dostałam się na studia dzienne. Z biegiem czasu okazało się, że właśnie dobrze się stało, ponieważ ja na wydział mam około godziny drogi. I jeżeli miałabym tak dojeżdżać 2 godziny dziennie, przy czym SKM-ki są niedostosowane, i zawsze potrzebowałam kogoś, kto ze mną pojedzie, to niestety chyba bym nie dała rady. Musiałabym się przenieść do Gdańska, a w tamtych latach nie miałam warunków. Dostałam się więc na studia zaoczne, z czego byłam bardzo, bardzo zadowolona. Ja ogólnie studiowałam w latach 2007-2012, a obroniłam się w zimą 2014. Wiem, obroniłam się dość późno, ale na to złożyło się kilka czynników. I osobiste, i zdrowotne, i uczelniane. I ogólnie to, że ciężko mi się było zabrać do pisania pracy, bo ja miałam studia jednolite, czyli studiowałam cały czas przez 5 lat. Nie miałam czegoś takiego jak licencjat, a potem magisterka. Dlatego też nie miałam doświadczenia w pisaniu żadnej pracy. Dlatego potem po tych 5 latach ciężko mi było napisać pracę. Tym bardziej, że wiadomo, z promotorem miałam utrudniony kontakt, bo jeżeli chciałam się z nim spotkać, to musiałam specjalnie jechać do Gdańska. I często było tak, że na 20-minutowe spotkanie ja przeznaczałam 2 godziny drogi w 2 strony, więc było ciężko, ale jakoś dałam radę. Co do samych studiów. Budynek na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji jest całkowicie przystosowany do osób niepełnosprawnych. W dodatku większość osób pracujących na Uniwersytecie, czy to właśnie w administracji, czy w dziekanacie, czy w rektoracie, czy też profesorów, jest bardzo miłych, bardzo przyjemnych, bardzo uczynnych i powiem Wam szczerze, że na tych studiach czułam się fantastycznie. W dodatku studia zaoczne mają swój pewien klimat, czego akurat nie można powiedzieć o studiach dziennych prawniczych. Tutaj raczej nie ma na zaocznych typowego wyścigu szczurów. Raczej wszyscy studiują tutaj, bo mają jakiś określony cel, czy też praca, czy też tak jak ja studiowali dla siebie. I to było fajne. Fajnie się dogadywaliśmy z ludźmi na roku, chociaż ja ogólnie jestem takim człowiekiem, że w czasie studiów robiłam bardzo dużo rzeczy, więc na zawiązywanie super bliskich znajomości z dużą ilością osób ogólnie to nie wyrobiłam czasowo, ale bardzo dobrze wspominam tamten czas. Powiem Wam, że najgorsze na studiach prawniczych są pierwsze 2 lata. Dlaczego? Ponieważ na pierwszym roku musimy się w to wszystko wdrożyć. Wdrożyć się w język prawniczy. Przyzwyczaić się do tego trybu nauki na studiach, tym bardziej zaocznych, gdzie wszystko musimy uczyć się sami. Musimy po prostu czytać podręczniki sami, przerobić dane rozdziały sami. Na wykładach są podawane jedyne, najważniejsze informacje, więc nie jest łatwo.
Po drugie też na pierwszym roku jest bardzo, bardzo dużo zajęć. Miałam kilka takich dni, kiedy na przykład całą sobotę od godziny 8 do 20 spędziłam na uczelni. I to jest czysta prawda. Dlatego też właśnie z powodu tego nadmiaru zajęć oraz całej tej nowości pierwszy rok jest bardzo ciężki. Natomiast drugi rok był dla mnie ciężki z powodu materiału, który miałam przyswoić. Były to trudne przedmioty, w szczególności dla mnie, jak ja nie lubię historii, a musiałam opanować bardzo dużo historii na studia. Zaczynały się przedmioty prawnicze, czyli ogólnie wejście w ten cały świat, w język. Dlatego też najciężej wspominam drugi rok. Od trzeciego roku, tu muszę się przyznać bez bicia, już jest dużo, dużo łatwiej. Ja od trzeciego roku już robiłam masę innych rzeczy, studia poszły tak troszeczkę na boczny tor, wystarczyło się uczyć do sesji i to wystarczało. Często już nie trzeba było być na niektórych zajęciach, człowiek już się zorientował, na które zajęcia musi chodzić, na które nie musi chodzić. Było ogólnie bardzo przyjemnie. Po drugie zaczęły się bardzo fajne przedmioty typu prawo cywilne, prawo karne, czy też prawo pracy, które ogólnie zazwyczaj słyszałam, że były bardzo trudnymi przedmiotami, ale jak dla mnie były przyjemne, fajne do nauki, łatwo wchodziły. Po drugie zdradzę Wam pewien sekret. W prawie mamy kilka ogólnych zasad i jeżeli się nauczymy ich dobrze, to będzie nam dużo łatwiej na kolejnych latach studiów. Bardzo często, czy też prawo cywilne, prawo pracy, prawo postępowania cywilnego, to jest prawie to samo, z kilkoma tam wyjątkami, z kilkoma dodatkami. Ogólne zasady są te same. Tak samo, jeżeli nauczymy się źródeł prawa, mamy już przerobione pierwsze dwa rozdziały, prawie z każdego przedmiotu prawnego oczywiście. Dobrze wspominam trzeci, czwarty rok, natomiast na piątym roku powiem Wam szczerze, że już nie czułam, że jestem studentką. Zajęcie miałam raz na miesiąc, raz na półtorej. Miałam jeden przedmiot plus seminarkę, z czego z seminarki ciężko było zrobić cokolwiek czasami. Jak wiecie, nie pisałam pracy tak na bieżąco, przez co miałam dużo wolnego. I powiem Wam szczerze, że ten piąty rok to już tak naprawdę było takie typowe zakończenie studiów. Dużo ludzi właśnie wtedy pracowało nad pracą i powiem Wam szczerze, że żałuję, że nie miałam takiej możliwości pracować już na tym piątym roku, zdać szybko tej magisterki i mieć to z głowy, bo potem, kiedy to się ciągnęło, było coraz gorzej. Dlatego jeżeli macie taką możliwość, brońcie się jak najszybciej i naprawdę potem możecie już zamknąć studia ze sobą, jeżeli nie chcecie na przykład doktoranckich czy podyplomowych. I jesteście wolni, możecie robić ze swoim czasem co tylko chcecie i nad Wami nie wisi wtedy ta praca. Może na koniec opowiem Wam kilka anegdotek. Ja na studiach przeżyłam wiele ciekawych chwil. Na przykład raz zdarzyło się, że na moim wydziale spaliły się windy i przez pół roku nie działały zupełnie. Przez co musiałam być noszona po piętrach, co było ogromnym problemem, ale dało się to przeżyć. I wiele osób pewnie by się tutaj poruszyło, że ojej, uczelnia, jak mogła na to pozwolić, jak mogła dopuścić do takiej sytuacji. Ale wiadomo, sprzęty są tylko sprzętami, ludzie są tylko ludźmi. Spotkałam się z ogromną życzliwością i koledzy pomagali wynosić wózek, czy też właśnie osoba, z którą jechałam, zawsze jakoś sobie poradziła. Profesorowie starali się przynosić zajęcia do sal na dole, jeżeli tylko się dało. Więc tutaj panowało ogólne zrozumienie i każdy sobie pomagał, co było naprawdę, naprawdę fajne. Drugą taką fajną sytuacją było, że raz chyba w niedzielę przyszłam na studiach alarm przeciwpożarowy, co było też fajnym doświadczeniem, bo ja ogólnie rzadko chodziłam do szkoły, dopiero w liceum, a w liceum jako taką nie natrafiłam na alarm przeciwpożarowy, więc było to dla mnie ciekawe doświadczenie. Ja na studia prawnicze poszłam z pasji. Na początku chciałam pracować w zawodzie, ale po tym jak z biegiem czasu zorientowałam się, jak wygląda to w praktyce, to stwierdziłam, że na razie się na to nie piszę, ale nie żałuję ani w 1%, że skończyłam te studia. To była dla mnie ciekawa przygoda, dużo mi dały, bardzo się rozwinęłam, poznałam fantastycznych ludzi, przeżyłam fantastyczne chwile i czuję się wartościowa na tym, że po prostu udało mi się je skończyć.
Dlatego też, jeżeli macie taką możliwość, idźcie na studia z pasji. Bardzo często słyszę komentarze, że ten zawód nie da mi pieniędzy, tamten zawód nie da mi pieniędzy, z tego się nie utrzymam. I ja wiem, że trzeba myśleć o przyszłości, ale teraz żyjemy w takim świecie, że łatwo się jest przebranżowić. Czasami niektóre prace nie wymagają studiów. Dlatego uważam, że powinno się robić to, co jest naszą pasją. Jeżeli chcecie, skończcie takie studia, jakie chcecie. Jeżeli nie chcecie, nie idźcie na te studia, to nie jest obowiązek. Skróbcie to, co chcecie, to, co Was pasjonuje. I pamiętajcie, jesteście wtedy młodzi, korzystajcie z życia. Uczcie się, studiujcie, imprezujcie, podróżujcie. Nie siedźcie na miejscu i nie narzekajcie na swoje życie. Jeżeli coś Wam się nie podoba, zmieńcie to. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do studiów, to piszcie mi je na dole. Dorzucę je wtedy do Q&A kolejnego. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy film. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Trzymajcie się, cześć!